Witam serdecznie, nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym. Dzisiaj dowiemy się, na czym polega slang chirurgiczny, a w tym celu przeprowadzimy fikcyjną operację z moim kolegą, doktorem Arturem Szewczykiem, chirurgiem wojskowym. Naszym pacjentem będzie człowiek, który uległ wypadkowi. Pamiętajcie, operacja jest fikcyjna, slang jest grubo przesadzony, ale tylko w ten sposób będziemy mogli Wam pokazać, na czym w ogóle ten slang polega. Zapraszam do oglądania. Okej, co tu mamy? Spadochroniarz. Które piętro? Siódme. Co wyszło w tubie? Siekka w głowie, siekka w brzuchu. Podroby. Tak, na pewno tatar ze śledzia, podejrzenie nadziania na róg wątroby i płynu wszędzie w opór jak na Wiśle po wylewie. Coś jeszcze? Tak, pusto w klacie, ale w sorze mu grubego dżaka zasadzili pod łopaty i wpięli w ścianę. Także już łapie oddech na dwa wory, a poza tym ma tryknięty na otwarto lewy dolny wigibus i dwa kolesy górne. Do tego wszystkiego trzeba podejść z dużą dozą humoru, dlatego że to wszystko jest mocno przerysowane i trochę było zadanie tego, żeby pokazać to zupełnie innej strony. Każdy blok ma swój slang. Każda klinika ma różne swoje sformułowania określające pewne narzędzia, pewne zabiegi, także pozbieraliśmy to co najlepsze i teraz chciałem Wam powiedzieć dokładnie, o co w tym wszystkim chodziło, bo mogło być to dość mylące. Także na początek, spadochroniarz to oczywiście osoba, która wyskoczyła z wysokości, prawda? Tuba. Tuba to oczywiście chodzi nam o maszynę do tomografii komputerowej, dlatego że ona ma kształt takiego wyciętego precla i pozwala nam dokładne zbadanie pacjenta, co jest istotne, szczególnie w chirurgii urazowej. Podroby, jak sami się domyślacie, chodzi nam o narządy wewnętrzne, wątroba, śledziona, jelita, nerki. Tatar ze śledzia. Chodzi oczywiście o uszkodzenie śledziony, które jest najczęstszym powikłaniem urazowym i najczęstszym urazem narządów jamy brzusznej, z którymi się spotykamy, szczególnie wśród młodych ludzi po wypadkach albo osób, które spadają z dużej wysokości. Podejrzenie nadziania na róg wątroby. Na róg chodzi oczywiście na żebro, dlatego że ostatnie żebra są tak zwanymi wolnymi żebrami, czyli one mają tendencję do tego, że mogą się złamać, wyjść do wnętrza jamy brzusznej i na przykład przebić albo śledzione, albo wątroby. Pusto w klacie. Pusto w klacie chodziło nam oczywiście o zjawisko odmy, czyli sytuacji, w której do wnętrza klatki piersiowej dostaje się powietrze, powoduje uciśnięcie płuc, które się zapadają, przez co płuca stają się taką małą zbitką tkanki, nie mogą się rozprężać. Jak nie mogą się rozprężać, nie można wentylować się tym płucem, czyli nie można oddychać. Założyli mu w sorze grubego jacka i pod łopatę i podpięli pod ścianę, dzięki czemu oddycha na dwa wory. Chodzi oczywiście o założenie drenażu do klatki piersiowej, który stosuje się w sytuacji odmy. Dren jest to taka rurka, którą brzydko mówiąc wsadzamy przestrzeń międzyżebrową do klatki piersiowej po to, żeby ona tą tworzącą się odmy, czyli jakby to powietrze, którego tam nie powinno być, bo w klatce piersiowej nie powinno być powietrza, tam powinna być próżnia. Ono to powietrze, które tam się dostało, wysysa, dzięki czemu płuca nabierają przestrzeni do tego, żeby mogły się rozprężać i w pełni oddychać. Ma tryknięty lewy dolny wigibus na otwarto. Oczywiście chodzi o złamanie kończyny dolnej. Dwa kolesy. Koles jest to rodzaj złamania, który występuje w kończynie górnej i polega na złamaniu nasady dalszej kości promieniowej. Nazwa pochodzi od nazwiska osoby, która opisała to złamanie. Ortopedzi i prymusy idą? Idą. Będziemy rżnąć na zmianę na trzy ekipy. Dusiciel, wszystkie bipy nastawione? Możemy ciąć. Dobra, to wrzucimy mu jeszcze ze trzy wory soków i jedziemy. Jak parametry? W podłodze, ale idzie na aminach, to powinien utargać. To klasykiem. Siostro skalpel. Dziękuję bardzo. Jakie cięcie? Z góry na dół. Dobra, widać czeluść. Przygotujcie sanie, szmaty i palenie. Nieźle kluśnie. Okay, plan gry jest taki. Ja otwieram, ty zjesz co popadnie. Poszerzamy wejście. Luk na śledzionkę. Ty pakujesz chusty, a ja idę na szypulę i łapię ją w chama. Ruszamy? Z prądem. Ortopedzie i prymus.
Ortopedzie to wiadomo, chodzi nam oczywiście tutaj o ortopedów, jest to taki dość śmieszny skrót myślowy, natomiast prymusy to neurochirurdzy, dlatego żeby się dostać na tą bardzo trudną, bardzo wymagającą specjalizację, z reguły trzeba było mieć najlepsze oceny, stąd prymusy nasuwa się samo. Dusiciel czy wszystkie bipy nastawione? Dusiciel to oczywiście anestezjolog, dlatego że on odpowiada za utrzymanie pacjenta przy życiu, za cały jego oddech, także tak żartobliwie możemy mówić dusiciel, dlatego że gdyby zabrakło tego istotnego lekarza, to niestety pacjent sam by nie dał rady, a chirurg nie mógłby nic bez anestezjologa zrobić. Bipy to te wszystkie urządzenia, które ma tam anestezjolog, które pokazują parametry życiowe i wydają charakterystyczny dźwięk, który na pewno słyszeliście w niejednym filmie i brzmi on bip, bip, bip. Jeżeli częstotliwość bipów się zmienia, to znaczy, że coś się dzieje z pacjentem i wtedy dusiciel musi wchodzić do akcji. Wrzućmy mu jeszcze 3 worki soków i jedziemy. Worki soków to oczywiście krew, dlatego że jest to najbardziej istotny dla naszego życia sok, bez którego nie dalibyśmy sobie rady. Jak parametry w podłodze, ale jedzie na aminach, także powinniśmy utargać. Chodzi tutaj nam o takie najważniejsze parametry życiowe, jakimi jest tętno i ciśnienie krwi. Jeżeli są w podłodze, to znaczy, że są bardzo niskie i wymagają podawania specjalistycznych leków, których zadaniem jest podnoszenie tych wartości. Cięcie z góry na dół to oczywiście klasyczne, szerokie cięcie zaczynające się pod wyrostkiem mieczykowatym i kończące się tuż nad spojeniem łonowym, standardowe, pośrodkowe, stosowane w chirurgii. Widać czeluść, przygotujcie ssak, szmaty i palenie. Czeluść chodzi nam oczywiście o zawartość jamy otrzewnej, dlatego że jak otwieramy powłoki, wszystko jest dość ciemne, umiejscowione w takim małym otworze i faktycznie może to wyglądać trochę jak spoglądanie w dół studni. Ssanie to oczywiście ssak, który służy po to, żeby odessać niepotrzebną i gromadzącą się w jamie brzusznej treść. Szmaty, chodzi nam tutaj o chusty, które stosujemy do wsączania krwi, do przesuwania narządów, do uciskania krwawiących miejsc. A palenie to elektrokoagulacja, standardowe, stosowane już od wielu lat w chirurgii narzędzie, taki można powiedzieć nóż elektryczny, skalpel elektryczny, którym jesteśmy w stanie nie tylko przeciąć tkanki, ale również je skoagulować, czyli każde naczynko, które krwawi, po dotknięciu tym cudownym urządzeniem przestaje nam krwawić, bo jest tak ładnie mówiąc przypalone. Poszerzamy wejście, luk na śledzionkę, ty pakujesz chusty, ja idę na szypułę i łapię ją w chama. Jest to bardzo kolokwialne stwierdzenie tego, że wchodząc do jamy brzusznej, patrzymy na potencjalne miejsce urazu, czyli na śledzionę, stosujemy packing za pomocą chust hemostatycznych, żeby nie krwawiło nam, szukamy szypuły. Szypuła jest to miejsce, w którym naczynia krwionośne dochodzą do śledziony. Bardzo często dochodzi do rozerwania tej szypuły, w związku z czym wylewa się z tych naczyń krew. Cham jest to największy możliwy dostępny hak służący do tego, żeby złapać to narzędzie i uniemożliwić odpływ krwi z tej szypuły.